Najlepsze zagranie meczu. No kurde, jak z tego łuku powycinął. Cześć, z tej strony Kennedy, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj znowu wrażenia z beta testów. Ostatnio dosyć sporo tych beta testów było przeprowadzanych na konsolach. Tym razem będę mówił o Overwatch becie, która była troszeczkę inna niż dotychczasowe udostępnione nam beta testy. Tym razem gracze konsolowi otrzymali do testowania cały produkt od 5 maja do 10. Jak się okazało, Blizzard postanowił przedłużyć o jeden dzień beta testy. Testy miały się skończyć 9 maja, skończyły się 10 maja. Była też oczywiście niewielka grupka osób, które złożyły preorder na tą grę i uzyskały dostęp do tej gry już 3 maja. Takie osoby otrzymały dwa kody do gry, jeden dla siebie i jeden dla znajomego. Dlaczego dla znajomego? Bo Overwatch jest grą, w której gra drużynowa stoi na pierwszym planie. I widać to nie tylko w samych trybach, jakie dostępne są w grze, a w chwili obecnej mamy dostępne 3 tryby gry, ale także na mapach, które są skonstruowane w taki sposób, aby współpraca drużynowa była niezbędna do odniesienia sukcesu. I tu natrafiamy na pierwszy z problemów, który może utrudnić tej grze odniesienie sukcesu na konsolach. Ponieważ nacisk Overwatch na wspólne granie, na wybranie roli, która uzupełnia kompozycję zespołu, w którym się znajdujemy, jest tutaj równie silna jak w grach MOBA, czy w grach takich jak Team Fortress czy Dirty Bomb. Wielu graczy konsolowych, którzy przyzwyczajeni są do takich tytułów jak Call of Duty, Battlefield, czy nawet bardzo drużynowy i bardzo taktyczny Rainbow Six Siege, może poczuć się w Overwatch niedoceniona, ponieważ w pewnym momencie gry nie zostanie wyświetlona informacja odnośnie tego, ilu graczy zabiłem, ile razy zginąłem, czy byłem najlepszy w drużynie, czy byłem najgorszy w drużynie. W Overwatch nie ma to absolutnie znaczenia. Celem gry jest dostarczenie ładunku, celem gry jest przejęcie punktu. Liczy się to, czy nasza drużyna będzie w stanie współpracować na tyle dobrze, żeby pokonać wrogą drużynę. Liczy się to, czy będziemy w stanie w odpowiednich momentach meczu przełączać bohaterów, których tutaj możemy zmieniać w trakcie gry, w taki sposób, aby kontrować kompozycję drużyny przeciwnika. No więc jak tak w zasadzie gra się w Overwatch? No chyba widzicie na ekranie teraz przed sobą, że jest to strzelanka z pierwszej osoby. Dosyć szybka, dosyć kolorowa i niesamowicie dopracowana, jak na Blizzard przystało. Mecze trwają średnio od 5 do 15 minut, w zależności od tego, jak zgraną drużynę mamy i jak na kiepską drużynę trafimy, lub na odwrót. Każdy z 21 bohaterów, którzy obecni są w podstawowej wersji gry, jest przydzielony do jednej z 4 klas. Mamy klasę atakującą, broniącą, wspierającą i klasę tanków. Każda z tych klas ma swoją funkcję w niektórych mapach, na określonych odcinkach tych map i dobór, umiejętność doboru tych postaci, zagranie nimi w odpowiedni sposób razem z drużyną pozwala osiągnąć sukces. Bardzo ważną informacją, która powinna dotrzeć, o której powinien wiedzieć każdy, kto chociażby troszeczkę interesuje się Overwatch, to jest fakt, że ta gra jest przeznaczona tylko do rozgrywki sieciowej. Nie ma tutaj trybu fabularnego, nie ma tutaj trybu dla jednego gracza. Co prawda można grać z botami, nawet z przyjaciółmi, ale nie jest to gra, która pozwoli wam poznać jakąś fabułę. Drugą niezwykle ważną informacją, którą musicie sobie przyswoić, jest to, że to nie jest gra free to play. Jest to gra, za którą musicie zapłacić pełną cenę, 239 zł, co dla wielu osób może być rozbojem w biały dzień, ponieważ gra oferuje 3 tryby gry, 12 map i 21 bohaterów. Jednak jak na Blizzard przystało, firma zadeklarowała się, że wszystkie przyszłe dodatki, zarówno mapy, bohaterowie, jak i tryby gry, będą patchowane do gry za darmo. A jeżeli ktoś kupił na PlayStation 4 Diablo 3 Ultimate Evil Edition, doskonale wie, że od czasu premiery tej gry minęło naprawdę dużo czasu, a nadal jest ona regularnie wspierana łatkami i nawet darmowymi rozszerzeniami zawierającymi nowe obszary. Jeśli chodzi natomiast o Overwatch, będziemy mieli tutaj do czynienia z modelem przypominającym troszeczkę niektóre gry MOBA, które sprzedają skórki lub elementy kosmetyczne nie wpływające na rozgrywkę, a zmieniające wygląd bohatera i dodające indywidualności różnym postaciom. Jednak nawet te sprzedawane elementy kosmetyczne będą dostępne w skrzyniach z łupami, które będziemy dostawać za każdy poziom konta, który uda nam się zdobyć. Na chwilę obecną nie jest znany żaden level cap dotyczący poziomu naszego konta, więc teoretycznie, przynajmniej według wiedzy, którą mamy teraz, możemy podbijać nasze konto w nieskończoność. Jeśli chodzi natomiast o samą grę, to czerpie ona garściami z naprawdę klasycznych shooterów z lat 90. Więc bohaterowie, którzy znajdują się w Overwatch, również są
takimi archetypami niektórych postaci, które możemy znaleźć w tamtych grach. Nie są to postacie, które są naznaczone jakimś RPG-owym rozwojem. Tutaj zawsze bohater ma te same umiejętności, tą samą szybkość poruszania i tą samą ilość obrażeń, które zadaje. Zawsze jest to starcie człowieka z człowiekiem, umiejętności i doświadczenia dwóch osób, dwóch drużyn, które ścierają się na przygotowanych przez Blizzard mapach, przygotowanych przez Blizzard trybach. I wiecie, w żadnym wypadku nie staram się tutaj przekonać wszystkich, żeby zaczęli grać w Overwatch. Overwatch nie jest grą dla wszystkich, tak samo jak Smite nie jest grą dla wszystkich, League of Legends, Black Ops, Battlefield czy Paragon. To są gry, które trafiają do określonego odbiorcy i jest coś takiego, że w momencie, kiedy gra się w tą grę, czuje się po prostu taki magnetyzm do tego tytułu, ma się ten syndrom jeszcze jednego meczu i przyznam wam, że podczas tej bety zagrałem ponad 90 rozgrywek, z czego około może 60% zakończyło się zwycięstwem, reszta była po prostu przegrana czasem naprawdę bardzo, bardzo szybko. Więc moje doświadczenia, moja opinia, którą słyszycie teraz, nie wynika tylko z pozytywnych doświadczeń. Niejednokrotnie, kiedy przegrywałem, miałem ochotę połamać pada i rzucić nim o podłogę. Ale przecież wiecie, że tego typu emocje są normą w grach drużynowych, w których zwycięstwo zależy od współpracy drużyny, a nie od jednego dobrego gracza, który będzie miał najwyższe kill death ratio. Nie, tutaj naprawdę drużyna, z którą gramy, osoby, z którymi się komunikujemy, są kluczem do zwycięstwa. I muszę wam powiedzieć, że to jest najdziwniejsze w tej grze, bo jeżeli porównamy ją na podstawie samej zawartości, ilości map, bohaterów czy trybów gry, wcale nie wypada ona niesamowicie pozytywnie na tle innych gier, które pojawiają się teraz na rynku. Ale absolutnie żadna z gier, które miałem okazję testować w tym roku i mimo, że wiem, że są to zupełnie inne kategorie gatunkowe, mówię o Battlebornie, o Paragonie, mówię o Doomie, żadna z tych gier nie dostarczyła mi tyle niesamowitych wspomnień, co kilka dni bety Overwatch. I wiecie, dla mnie w pewnym sensie zaskakujące i zabawne jest to, że moje wspomnienia związane z Overwatch wcale nie są powiązane z tym, jak dobrze ja radziłem sobie w każdym z meczów, jak dobrze mi szło, ilu ludziom skopałem tyłki. Nie, moje wspomnienia dotyczą tych krótkich momentów, tych kluczowych fragmentów meczu, kiedy razem z drużyną mieliśmy tą krótką chwilę stuprocentowej synergii, idealnego zgrania, w którym udało nam się odeprzeć przeciwnika w momencie, kiedy jego pojazd był 3/4 na punkcie, lub kiedy na dogrywce przez 3,5 minuty udało nam się dostarczyć ładunek lub zdobyć punkt. To są te momenty, które ja najlepiej pamiętam z tej gry. Nie te, w których ja skopałem najwięcej tyków, tylko te, kiedy moja drużyna jako całość osiągnęła coś, co wydawało się nieosiągalne. Pokonaliśmy przeciwnika, który kopał nam tyłek przez 3/4 gry lub dostarczyliśmy ładunek, który wydawał się być już przegrany i już stracony. To są te chwile, które najbardziej podobają mi się w tej grze i w tym roku nie kojarzę żadnego tytułu poza Rainbow Six Siege, który byłby w stanie dostarczyć mi podobnych doświadczeń. Więc jak już zapewne domyśliliście się z tego materiału, który już powoli dobiega końca, moje doświadczenia z bety są bardzo pozytywne. W zasadzie wyszła mi taka mini recenzja tej gry przed premierą, no ale trudno. Ja osobiście jestem zafascynowany tym tytułem. Urzekła mnie jego grafika działająca w rozdzielczości Full HD w płynniutkich 60 klatkach, oprócz tego świetnie zaprojektowane tryby gry oraz płynność rozgrywki. Jeżeli zbierzecie te wszystkie elementy do jednego pudełka, to otrzymacie niesamowicie dopracowany, naprawdę świetnie skrojony tytuł na miarę graczy, którzy będą chcieli w niego wskoczyć. I choć na pewno nie będzie to tytuł, który przypasuje wszystkim, to na pewno będzie miał całkiem stabilną społeczność, która będzie wspierała go swoją obecnością na serwerach. Z mojej strony to już wszystko, mam nadzieję, że ta krótka opinia, która zamieniła się wcale nie w tak krótką recenzję, wam się spodobała. Czekam na wasze opinie, łapkę w górę lub łapkę w dół. Pamiętajcie, wasza opinia pomaga rozwijać mój kanał, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!